szkoła zostanie rozbudowana, tak zwana duża czwórka będzie jeszcze większa. W tym skrzydle znajdą się między innymi cztery klasy i na tym zbudowana jest ta inwestycja, co do której umowę podpisywaliśmy dzisiaj. To już nie są tylko plany, ale stan faktyczny. Miasto już ma umowę w przysłowiowej garści. Szkoła podstawowa nr 4 imienia polskich olimpijczyków w Ostródzie będzie rosła na naszych oczach. Te klasy 1-3 przeniesiemy o 200 metrów z budynku małej czwórki do budynku, w którym będą w systemie jednozmianowym, to jest taka zmiana, którą wprowadziłem i której wymagam, w komfortowych, nowoczesnych, bezpiecznych warunkach nauczyciele i dzieci mogły pracować w budynku dużej czwórki. W ratuszu nie tylko doszło do podpisania dokumentu, ale także do cennych analiz. Urzędnicy dokonali szczegółowej weryfikacji kosztorysu ewentualnych zysków i strat. Ta zmiana, ona sama z siebie przyniesie nam ponad 830, tak wynika z wyliczeń Wydziału Oświaty, tysięcy złotych rocznie oszczędności. Historyczny z punktu widzenia wielu absolwentów obiekt nie będzie już pełnił funkcji placówki oświatowej. Decyzja o przeprowadzce przyczyni się do zwiększenia komfortu pracy nauczycieli i dzieci. W końcu nauka to też praca. Budynek małej czwórki czeka nowe przeznaczenie. To trochę za wcześnie, żeby mówić o tym, co będziemy robić z tym budynkiem. A wiadomo, do kiedy uczniowie będą się uczyli w tym budynku? Na pewno cały przyszły rok szkolny jeszcze uczniowie będą uczyli się w budynku tej małej czwórki, uczniowie klas 1-3. Wracając do inwestycji. Zaraz po podpisaniu kontraktu prace budowlane nie zostaną rozpoczęte. Musi zostać opracowana koncepcja, przygotowana dokumentacja i wydane pozwolenie na budowę. Rozbudowa wystartuje za ponad 4 miesiące. Uspokajamy. Termin zakończenia robót nie jest liczony w latach. O nie, tutaj realizację zamkniemy w około 10 miesięcy od momentu wejścia na budowę, także ciężko podawać konkretne daty. Tak jak mówiłem początkowo, jesteśmy ograniczeni koncepcją, pracami projektowymi, uzyskiwaniem pozwoleń. Natomiast same prace budowlane powinny zająć nie więcej niż 10 miesięcy. Nie ma co zadręczać się terminami. W końcu to początek wakacji. Uczniowie odpoczną od książek, a nauczyciele od pracy wymagającej dużej cierpliwości. Cierpliwość ta przyda się także podczas oczekiwania na nowy budynek, co wszystkim usprawni i ułatwi codzienne szkolne funkcjonowanie. Wóz strażacki na terenie szkoły przykuwa uwagę i słusznie. No bo już jest koniec roku szkolnego. Co oni tutaj robią? Coś się wydarzyło? Nie, po prostu przyjechali zrobić takie ćwiczenia, pokazywali jak przed bezpiecznymi wakacjami być bezpiecznym i żeby nic tam się nie stało podczas wakacji, żeby przyjść zdrowym i bezpiecznym do szkoły. Fajnie było? Tak, bardzo! Wakacje to czas odpoczynku, relaksu i zabawy. Pamiętajmy, że to przede wszystkim od nas zależy, czy będą one bezpieczne, a tym samym udane. Dlatego niezależnie od miejsca, w którym je spędzamy, zachowujmy się odpowiedzialnie, pamiętając o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Żeby coś takiego odbyło się w placówce, w szkole, należy zgłosić się do nas, do biura, do komendanta powiatowego Straży Pożarnej w Ostródzie z prośbą o przeprowadzenie takiej tak zwanej pogadanki bezpieczne wakacje. Szkoła podstawowa nr 1 w Ostródzie zaprosiła do siebie strażaków. Co roku realizuje program Bezpieczne Wakacje. Dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach. Praktyczna nauka bezapelacyjnie wyjdzie uczniom na zdrowie. Nie można robić na pewno tak, że samemu wchodzić do wody. Nie można też, jak jest małe dziecko, nie wolno chodzić głęboko do wody. Trzeba uważać na burze, żeby po prostu odcinać jakieś prądy, bo może coś się zepsuć, albo w domu coś właśnie trafić, piorun się zepsuje. Nie wolno się trzymać, chować pod drzewami, bo to może spaść na ciebie drzewo i możesz umrzeć. Byłem już raz w takim wozie i bardzo fajnie jest. Próbowałem nawet z armatki wodnej strzelać i dobrze wychodzi. Chciałbyś zostać strażakiem? Trochę mi się marzyło, ale potem tak jakby
taki inny zawód bym chciał, no bo jak się wchodzi do pożaru, to wtedy, że jest no jakby kilka Celsjuszy stopni na plusie, a tak to dokładnie to nie wiem ile. Na czym polega zawód strażaka? Żeby ratować ludziom życie i gasić domy. Przyjechali do nas strażacy i opowiadali o bezpieczeństwie. Są super, nawet da się piątkę przybić i dużo wiedzy mają. Tak, są bardzo fajni. Opowiadali o zagrożeniach pogodowych. A jakie one mogą być? Wichury i burza, porażenie prądem, takie tam. Wiem, że po prostu trzeba zachować bezpieczeństwo, że w czasie burzy najlepiej schować się w domu, nie wchodzić pod drzewa i po prostu jakieś sprzęty ratownicze. Na przykład kamizelki albo bojki, takie coś. A ty wybierasz się gdzieś na wakacje? Tak, wybieram się na kolonie i na domek na Kretowinę na tydzień. Czujesz, że teraz jesteś odpowiednio przygotowana do wakacji? Będziesz wiedziała, jak się zachować w razie niebezpieczeństw? Czuję, że na pewno. Jak słyszymy, dzieci pilnie wysłuchały tego, co im strażacy mieli do powiedzenia i dużo zapamiętały. Tak przygotowane do wakacji mogą śmiało na nie jechać, a rodzice spokojnie na swoje pociechy czekać. Nauka nie idzie w las i o to przecież w tym wszystkim chodzi. Podsumowanie rozliczeń PIT za 2023 rok. Zwroty nadpłaconego podatku za 2023 rok wraz z wykorzystaniem ulg wyniosły 20 miliardów złotych. Średni czas zwrotu to 15 dni, poinformował podczas spotkania prasowego szef KAS i wiceminister finansów Marcin Łoboda. Deklaracje zostały złożone przez 23 miliony osób. Z tego 13,8 miliona w usłudze Twój e-PIT, a ponad prawie 10 milionów deklaracji za pomocą systemu e-deklaracji. No i oczywiście nadal pozostaje 1,4 miliona deklaracji papierowych i to jest nasza sfera zaangażowania, aby tych deklaracji papierowych było jak najmniej. Marcin Łoboda, wiceminister finansów i szef KAS, dodał, że 910 tysięcy deklaracji zostało złożonych przez przedsiębiorców, którzy przy rozliczeniu za 2023 rok mogli skorzystać po raz pierwszy z usługi Twój e-PIT. Powiem szczerze, dla mnie to jest bardzo duża liczba, tym bardziej, że jest to nowum, jeżeli chodzi o rozliczenia podatkowe. Najliczniejsza grupa przedsiębiorców, którzy złożyli zeznania za pośrednictwem usługi Twój e-PIT, to osoby, które rozliczają się na zasadach ogólnych, a druga co do liczebności grupa to ci, którzy rozliczają się ryczałtem. Łącznie to jest niecałe 10% dokumentów, które zostały złożonych za pośrednictwem usługi Twój e-PIT. To były te dokumenty właśnie złożone przez przedsiębiorców. No, ten wynik tam pokazuje, że na pewno musimy udoskonalać, na pewno musimy rozwijać te usługi dedykowane przedsiębiorcom, bo oni również są zainteresowani tymi elektronicznymi kanałami, natomiast jeszcze wymagają na pewno poprawy i ulepszenia, żeby w większym stopniu zaspokajały one potrzeby takiego klienta kasu, jakim jest przedsiębiorca. Przedstawiciele ministra finansów mówili, że w tym roku spośród blisko 14 milionów deklaracji, jakie zostały złożone za pośrednictwem usługi Twój e-PIT, 7 milionów 600 tysięcy zeznań zostało zaakceptowanych przez podatników, a 6 milionów 200 tysięcy zeznań zostało zaakceptowanych automatycznie. Największa pula z tego 5,7 miliona były to zeznania PIT-37. Dla porównania w zeszłym roku z puli 11,9 milionów deklaracji zeznanych w usłudze Twój e-PIT, tych objętych automatyczną akceptacją było 4,6 miliona, czyli 39%. W tym roku mamy 45%, co wskazuje też na to, że to zaufanie klientów do poprawności działania do usługi, do samej usługi, no i do wygody, która pozwala nam nie myśleć zupełnie o rozliczeniu rocznym, wzrasta z roku do roku. Zwrócono uwagę także na wzrost liczby deklaracji złożonych przez system e-deklaracji. W ramach rozliczeń za 2022 rok drogą elektroniczną złożono 20 milionów deklaracji, a przez Twój e-PIT 11 milionów 900 tysięcy. Z przedstawionych danych wynika, że około 19 milionów podatników rozliczyło się indywidualnie, zaś ze wspólnego rozliczenia skorzystało około 5 milionów podatników. Przy rozliczeniu za rok 2023 liczba deklaracji złożonych elektronicznie wyniosła około 23 miliony, a przez Twój e-PIT 13 milionów 800 tysięcy. Tegorocznej akcji PIT zwróciliśmy ponad 20 miliardów złotych dla 15
milionów 300 tysięcy podatników. To były mniejsze zwroty niż w roku ubiegłym. Tak jak wskazywaliśmy wtedy, to był anormalny rok, stąd zwroty wystąpiły dużo częściej i były w dużo wyższej kwocie, a mianowicie wyniosły 26 miliardów, było 23% wyższe niż w roku ubiegłym. Natomiast ten rok z kolei jest wyższy pod względem kwoty zwrotu w porównaniu do dwóch lat wstecz, kiedy zwroty wynosiły w okolicach 15 miliardów złotych. Natomiast niższa kwota zwrotu nie oznacza dużo niższej liczby osób, które ten zwrot otrzymały. Taki spadek faktycznie wystąpił, natomiast wystąpił jedynie o niecałe 1,5% osób, które zwrot uzyskały. Tak jak mówił pan minister, udało nam się zejść z jeszcze bardziej ze średnim czasem zwrotu. W tym roku wyniósł on 15 dni, w zeszłym roku to było 19 dni, więc o ponad 20% poprawiliśmy średni czas zwrotu. Natomiast nie udało nam się zejść, jeśli chodzi o ten minimalny czas zwrotu. W dalszym ciągu wynosi on jeden dzień i obawiam się, że już mniejszy w tej kategorii nie będzie. Przy rozliczeniu za 2023 rok 2 700 000 osób musiało dopłacić podatek, a kwota dopłat wyniosła 10 miliardów 800 milionów złotych. Tymczasem rok wcześniej dopłacić do podatku musiało 1 milion 800 000 podatników, a kwota dopłat sięgnęła 11 miliardów 200 milionów złotych. Na rzecz organizacji pożytku publicznego podatnicy w 2024 roku przekazali 1 miliard 900 milionów złotych. Średnia kwota podatku przekazanego organizacjom publicznym przez jednego podatnika wyniosła 165 zł 88 groszy. I są żółte pasy sprawiły, że ruch w tym miejscu stał się bardziej czytelny. To znacząca wskazówka dla kierowców. Po otrzymaniu sygnału, który otrzymaliśmy z Państwa redakcji, naczelnik Wydziału Prewencji Ruchu Drogowego w miejsce wskazane przez Państwa zadysponował patrol ruchu drogowego, który pojechał przyjrzeć się sytuacji, o której Państwo poinformowaliście. Policjanci nie stwierdzili nieprawidłowości w oznakowaniu w tym miejscu. W dniu dzisiejszym ponownie udaliśmy się w to miejsce. Możemy powiedzieć, że w odniesieniu do sytuacji wczorajszej zostały wymalowane dodatkowo linie poziome w kolorze żółtym, jak również zostały postawione znaki, które oddzielają dwa pasy jezdni, gdzie mamy obecnie jezdnię dwukierunkową i jak najbardziej przede wszystkim musimy pamiętać, by zachować bezpieczeństwo w poruszaniu się w tym miejscu. Dzień wcześniej niektórzy byli lekko zagubieni z powodu znajdującej się tutaj wysepki. Dezorientacja pojawiła się także u pieszych. Teraz, żeby dostać się na drugą stronę, muszą udać się tu, ponieważ w związku z przebudową stacji Ostróda tak zwany drugi przejazd został wyłączony z ruchu dla wszystkich i to na 4 tygodnie. W ciągu ulicy 11 listopada został wprowadzony odwrócony jednokierunkowy kierunek jazdy. Słowackiego od teraz jest dwukierunkowa. Patrzmy dokładnie na znaki. Wtedy już nikt nie będzie miał wątpliwości, że ulica 11 listopada w stronę ronda również jest jednokierunkowa. Dobrze przeanalizujmy nowe zasady, za czym udamy się w podróż. Inaczej czeka nas trochę kręcenia. Sezon wodny został otwarty. Będzie on bardzo pracowity, bo lato zapowiada się upalne, a chętnych do wypoczynku w naszym regionie nie brakuje. Zatem, by był on udany, musi być przede wszystkim bezpieczny. Aby właśnie taki był, należy zawczasu się przygotować, między innymi przez edukację o czyhających nad wodą zagrożeniach. Spotkaliśmy się, aby oficjalnie zainaugurować 8. edycję ogólnopolskiej akcji Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą oraz sezon żeglugowy na Warmii i Mazurach. Cała akcja ma charakter profilaktyczny i ma przybliżyć bezpieczeństwo nad wodą, na wodzie i terenach przywodnych dla najmłodszych wypoczywających właśnie tutaj na akwenach Warmii i Mazur. W Olsztynie inauguracja odbyła się 18 czerwca na plaży miejskiej nad jeziorem Ukiel, gdzie po uroczystych przemówieniach Komenda Wojewódzka Policji otrzymała walizki medyczne wyposażone w sprzęt niezbędny do działań ratowniczych. Po części oficjalnej służby opowiadały i prezentowały dzieciom swoją pracę. Mogą zobaczyć sprzęt używany przez policjantów na Warmii i Mazurach, ale również przez inne jednostki, które związane są z bezpieczeństwem na wodzie. Łodzie motorowe, skuter wodny,
ale również policjantów z samodzielnego pododdziału kontrterrorystycznego policji. Tego dnia miłośnicy wędkarstwa mogli poznać rodzaje ryby występujące w naszych akwenach, a także dowiedzieć się, czego nie można robić podczas amatorskiego połowu ryb na wędkę. Potrzebne są dwa dokumenty. Karta wędkarska przy sobie i dodatkowo zezwolenie. Poza tym łowimy zgodnie z ustawą o rybactwie śródlądowym oraz zgodnie z regulaminami. Harcerze nietypowo przykuli uwagę gości kawą z żołędzi, by później przeprowadzić wszelkiego rodzaju próby harcerskie. Slackline, taka próba, prawda, jaką stosujemy na różnego rodzaju przeprawach. Próba miecza, czyli kto ile czasu wytrzyma z wyciągniętą dłonią, w której trzyma pałasz. Do tego, jak sobie radzimy z prostymi zadaniami typu piłowanie klocka drewna, poczta harcerska, gra harcerska planszowa. Duże wrażenie na dzieciach zrobił pokaz pracy psa przewodnika, który odpierał atak wroga. Jak na imprezę edukacyjną przystało, bardzo ważne było przypomnienie zasad udzielania pierwszej pomocy. Ale największe wrażenie na wszystkich zrobiły pokazy ratownictwa wodnego i manewrowania łodziami na wodzie. Policyjni wodniacy z Warmii i Mazur dysponują 33 łodziami motorowymi i skuterem wodnym. Do służby na wodzie przygotowanych jest 75 policjantów, a na terenach przywodnych czuwają wszyscy policjanci podczas służby. Którzy również niejednokrotnie wyposażeni są w sprzęt ratowniczy typu rzutki ratownicze, typu bojki, więc oni również tą pomoc w razie konieczności są w stanie nieść. By jednak było takich akcji jak najmniej, trzeba nieustannie powtarzać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Wypoczywając nad wodą, korzystając z różnego rodzaju sprzętów pływających, pamiętajmy, bądźmy trzeźwi przede wszystkim i nie przeceniajmy własnych możliwości. Na szczęście powtarzanie przynosi oczekiwany efekt. Dzieci wiele się uczą. Jak się nie umie pływać, nie wchodzić lepiej do wody głęboko. Nie można panikować. Trzeba być naprawdę ostrożnym i trzeba uważać na to, co się robi. Jak umiesz pływać, to na przykład nie bądź taki chopsiów, że na przykład, nie wiem, od razu wskakujesz na główkę, tylko weź sprawdź, czy na przykład jest, czy nie jest jakoś za płytko. Ta ostrożność jest na wagę zdrowia, a nawet życia, a statystyki są niechlubne. Od początku sezonu żeglugowego, czyli od końcówki kwietnia, na wodach Warmii i Mazur policjanci interweniowali ponad 270 razy. Od początku 2024 roku policjanci już odnotowali 22 utonięcia, gdzie dla porównania w całym 2023 było ich 33. Piękne te nasze psiaki. Na Facebooku Telewizji Mazury poruszyliśmy temat wybiegu dla psów. Komentarze wskazują jednoznacznie, że jest on potrzebny. Ostrudzianie, mieszkańcy bloków, jedyne co mogą to wyprowadzać psa na smyczy i wymagać posłuszeństwa na komendę noga. Oczekujemy czegoś więcej. Przytoczę komentarze. To prawda, moja mama ma sporego młodego psa i nie ma gdzie się pies wybiegać. Może okolice Kajkowa? Można by na przykład odgrodzić część parku Kolisa, albo gdzieś na Zajezierzu, albo w Kajkowie. Wybieg dla psów to jedno z nielicznych miejsc, gdzie bez ryzyka i konsekwencji można puścić czworonoga bez smyczy i kagańca. Pani Iwona i jej roczny pies Zuch dostrzegają problem. Takich par jest znacznie więcej. Rozumieją sprawę nawet właściciele z obrzeża miasta, posiadający własne podwórka. Dla wszystkich, proszę panią, sami by się przeszli i pieska by prowadzili. A tak, no co, na czwartym piętrze, póki go wyprowadzi, to już go trzeba prowadzać. I krzyk, bo przed blokiem, no piesek nabrudzi, no co tam zagadać, nie wszyscy sprzątają. A tu niech biegałby sobie, fajnie by było. Właściciel 4-letniej Kuki mieszka na ulicy Świerkowej. Gościmy z kamerą w tym miejscu nieprzypadkowo. Ja współczuję i w centrum, i dla piesków w takich wypadkach. No bo to co, gdzie go, ani by prowadzić, ani co. A tak bym sobie pobiegał w cieniu, nad wodą. Niech by było takie coś. Jestem za. A czy miejsce to jest odpowiednie tutaj właśnie na osiedlu Drwęckim? Pewnie, że tak. Na osiedlu Drwęckim jest teren, który można zagospodarować pod psi wybieg. Dobre i to miejsce, o ile będzie to realne. Pierwsze rozmowy samorząd już odbył. Jest pomysł. Jednak jego realizacja jest zależna nie tylko od Urzędu Miasta.
Znajdujemy się w przy tak zwanym Parku Drwęckim, który mieści się między ulicą 3 Maja, Mrągowiusza i Świerkową. Miasto przygotowało plan zagospodarowania tego parku. Czekamy teraz tylko na rozstrzygnięcia własnościowe, bo tutaj jest jakby właścicielem części parku jest KOWR i tutaj no właśnie czekamy na ich zgodę jakby na ten teren. No i gotowa jest właśnie koncepcja, która zakłada również wybieg dla psów, żeby w tym parku się znajdował. Czyli park dla ludzi i park dla psów. Tak, tylko że jak powiedziałem, to jest dopiero przyszłość, natomiast no, miejmy nadzieję, że to wszystko jakby rozstrzygnie się pozytywnie w najbliższym czasie. Czyli kiedy? To jest kwestia na pewno nie tego roku, na pewno. Ale miasto myśli również, nawet jeśli nie w tej lokalizacji, to w biegu dla psów w innym miejscu, no, jeśli to się nie uda. Park ma potencjał, aczkolwiek na ten moment to raczej nieużytek. Teren pełen drzew, krzaków, rozmaitej dziko rosnącej roślinności. Wymaga dużo pracy. Problem leży jednak gdzie indziej, w terminie. Czy wygospodarowanie kawałka ziemi musi być aż tak problematyczne? Nadzieja umiera ostatnia. Wierzymy, że rozwiązanie można znaleźć szybciej i skuteczne. Taki supełek ma rozwiązać problem, jeżeli można to tak nazwać. Krynicę morską opanowały dziki, ba nawet plażę miejską. Swobodnie przemieszczają się wzdłuż brzegu, nie boją się ludzi, a ludzie nie boją się ich. Z pewnością wielu z Państwa pamięta filmik, który nadesłała do nas pani Marta na początku maja. Dzik podchodzi do kosza, przewraca go i szuka pożywienia. Jak nie znajdzie nic dobrego, idzie do następnego kosza i sytuacja powtarza się. Przewraca pojemnik, on się otwiera i zaczyna się szperanie. Filmik robi furorę w internecie. Krynica morska już każdemu będzie kojarzyła się z dziką plażą. Miasto w województwie pomorskim nie zamierza jednak nieustannie sprzątać po dzikach. I swoje kosze zaczęło przywiązywać do ogrodzenia z siatki. No cóż, każda metoda dobra, kiedy jest skuteczna. Koło tych prac nie da się przejść obojętnie, czy też nie zauważając ich. Ich autorką jest uczennica klasy 3B Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostródzie. Dziewczynka jest skromna, a przy tym utalentowana. Lepszego połączenia nie ma. Skąd pasja do malowania? To jest akurat trudne pytanie, bo po prostu kiedyś zaczęłam malować jeden obraz i po prostu się wkręciłam. A co to za obraz był? Pierwszy obraz, który z tych namalowałam, były to ta plaża z tym hamakiem. I tak się zaczęła cała historia malarska. Tak. Jedynka lubi swoim uczniom robić niespodzianki. Marcelinie zaproponowano autorski wernisaż prac. Tak, tak. Tak naprawdę było to dość niespodziewane, bo Marcelina bardzo nie lubi wystawiać swoich prac, ale wiedziałam, że tych prac ma bardzo dużo w domu i no w którymś momencie tak naprawdę mama ją zainspirowała i Marcelina się zgodziła, żeby te prace wystawić. Otwarcie wystawy było uroczyste. Rodzice dziewczynki mogą być dumni. Społeczność szkolna z zapartym tchem podziwiała obrazy koleżanki. A jak dobrze wiemy, wcale nie jest tak łatwo zaimponować rówieśnikom. Dzięki takim inicjatywom staje się to naturalne i spotyka z uznaniem w oczach klasy. Budując swoją ścieżkę życia, czy odkrywając swoje talenty, budujemy też swoje supermoce. Wiemy, w czym jesteśmy dobrzy, co potrafi nam przynieść radość, a to jest najlepsza droga do tego, żeby budować potem spełnione i szczęśliwe życie. Pielęgnowanie naszych pasji może przynieść owoce. Nie tylko w postaci jednorazowej wystawy, ale i kariery zawodowej. Mam nadzieję, że będzie wielką artystką nie tylko teraz, ale i w przyszłości. Rodzice motywują, nauczyciele dają możliwości. To od młodego człowieka zależy, czy swoją szansę wykorzysta. Jest czas, warto rozwijać się. A jak przyjdzie odpowiednia pora, podjąć decyzję, kim w życiu chcemy zostać. Stadion miejski przy ulicy Wyszyńskiego w Ostródzie przejęli mundurowi piłkarze. Turniej służb mundurowych to widowisko skierowane także do młodzieży. Głównie chodzi o dobrą zabawę i promocję miasta. Do Ostródy przyjechało wielu sympatyków tej gry. Każda drużyna liczy sobie kilkunastoosobową grupę. Miasto lubi gościć zespoły nie tylko piłkarskie. Infrastruktura sportowa Ostródy ma ofertę skierowaną do pasjonatów różnych dyscyplin.
Pogoda tego dnia dopisała, chociaż nad stadionem wisiały deszczowe chmury. Temperatura sprzyjała grze w piłkę nożną. Która drużyna najlepiej wykorzystała warunki atmosferyczne? Wymieniamy kolejno. Miejsce pierwsze. Kadra Wojewódzka Straży Pożarnej. Miejsce drugie. 16. Dywizja Zmechanizowana. Miejsce trzecie. 2. Batalion Czołgów w Ostródzie. Miejsce czwarte. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie. Taka odskocznia od codziennych obowiązków z pewnością raz na jakiś czas przyda się każdemu, nie tylko mundurowym. Wracamy do tematu ławeczek. Jak niedawno informowaliśmy, z alei przy ulicy 11 listopada w Ostródzie zaczęły stopniowo znikać. Nie żeby było ich tam nie wiadomo ile, ale dla podróżnych i mieszkańców są przydatne, choćby miało ich stać tam kilka. Przede wszystkim właśnie te uszkodzone, nieszczęsne ławki miasto zamierza wymienić i to nastąpi już w najbliższym czasie. Do końca czerwca, prawdopodobnie jeszcze wcześniej, przed końcem czerwca wymienione zostaną 4 ławki i postawione zostaną nowe kosze przy tych ławkach, także będzie można sobie tam usiąść i mieć gdzie te śmieci wyrzucić. Miejsce to od lat jest bez zmian. Nowe ławki były wypatrywane tu od dawna i w końcu lada dzień mogą się pojawić. Będzie miło. A my pytamy, czy można spodziewać się i innych atrakcji. Mówimy o jakby zmianie infrastruktury tego miejsca bardziej jeszcze, natomiast no to zaczynamy od ławek i od tych koszy, od podstawowych rzeczy. No wszystko wymaga czasu i pieniędzy jednak. Będziemy tam rzeczywiście poprawiać tą infrastrukturę. Zatem czekamy, skoro Ostróda od nowa, to i nowe w mieście miło, że się pojawia. Wyciąg nart wodnych za miesiąc może będzie czynny. Taki jest plan. Otwarcie obiektu oddala się w czasie. Ten sezon ma być przełomowy, czyli wszystko ma zacząć działać. Robimy wszystko, żeby wyciąg uruchomić, jednak nie z początkiem lipca, jak ostatnio zakładaliśmy, tylko prawdopodobnie w drugiej połowie lipca. Czekamy z utęsknieniem na ślizganie po tafli Jeziora Drwęckiego, a właściwie to na uruchomienie wyciągu. Jest kilka rzeczy do naprawy. Kilka lat zastoju nic dobrego nie przyniosło. Teraz po dalszej analizie okazało się, że będziemy potrzebowali jeszcze odrobiny środków, żeby ten remont wyciągu zakończył się takim ostatecznym, można powiedzieć, sukcesem. Chodzi między innymi o łożyska i kilka innych elementów, które muszą zostać wymienione przed tym, gdy zgłosimy wyciąg do Urzędu Dozoru Technicznego na ten ostateczny odbiór. Najpierw jednak obiekt musi mieć operatora. To wyzwanie, przed którym obecnie stoi samorząd miejski. Przetarg niestety skończył się fiaskiem. W ramach tego przetargu żadna z firm nie zgłosiła się na operatora, więc prowadzimy negocjacje z wolnej ręki i po prostu w ten sposób rozstrzygniemy to, kto i w jakim zakresie będzie tym wyciągiem operował. Nie wszystko da się załatwić od ręki. To potrwa. Najważniejsze, że w końcu rękawice zostały podjęte i starania o uruchomienie wyciągu nart wodnych są w toku.